Cześć wszystkim. Cześć, dajcie znać, czy nas słychać i widać tutaj na czacie. Już ktoś pisze, ok. Cześć Piotr, cześć, cześć Łukasz, super. Fajnie, że jesteście, ok. No to słuchajcie, witajcie na webinarze pod tytułem Największe wyzwania cyberbezpieczeństwa w 2023 roku. Dzisiaj jest z nami Bartosz Kozłowski. Cześć Bartek. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć. Bartek jest ekspertem w temacie cyberbezpieczeństwa i szefem technologicznym w Sagenso. Odpowiadał na przykład za stworzenie i prowadzenie działu cyberbezpieczeństwa w Locie, a także za liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa dla dużych spółek, banków czy towarzystw ubezpieczeniowych. Bartek posiada ogromną wiedzę o cyberbezpieczeństwie, dlatego bardzo się cieszę, że to on poprowadzi dla nas, dla Was ten webinar właśnie w tym zakresie. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. Całość webinaru potrwa około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie prezentacji, oczywiście tutaj zapisujcie je, proszę, na czacie w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby Bartek mógł na nie odpowiedzieć po prezentacji. Całość spotkania oczywiście jest nagrywana i będzie dostępna na naszym kanale na YouTube za około 2 tygodnie. Wy jako osoby zapisane dostaniecie link mailem do tego zapisu wideo. No a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak ochronić siebie i swoją firmę przed atakami w cyberprzestrzeni. To dla nas, jako dla CyberFolks, tak szczególnie ważny temat, ponieważ naszą rolą jako hostingodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa Waszym stronom i sklepom. My stosujemy zapory WAF dla Waszych stron, umożliwiamy sprawdzanie podatności Waszych domen na ataki homograficzne oraz te poskuterskie, no oraz ciągle dopracowujemy nasze usługi certyfikatów SSL, które odpowiadają za bezpieczeństwo Waszych witryn. Dlatego cieszę się, że dzisiaj posłuchacie o różnych zagrożeniach w sieci, no i dowiecie się przed czym się chronić. A teraz zostawiam Was z Bartkiem i jestem pewna, że wyniesiecie mnóstwo wiedzy z jego prezentacji, bo już ją przeglądałam. Bartek, słuchaj, no żółta scena jest Twoja. Super, dziękuję bardzo. Witam wszystkich, dzień dobry Państwu. Tak, rozmawiamy sobie o cyberbezpieczeństwie. Kilka materiałów myślę, że będzie szczególnie dla Państwa ciekawych. No, intencją moją jest to, żebyśmy na koniec tego spotkania mieli taką być może głębszą albo w ogóle świadomość tego, z czym tak naprawdę możemy się spotkać w nadchodzącym czasie, z jakimi zagrożeniami przyjdzie nam się mierzyć, nie tylko w życiu zawodowym, ale też w życiu prywatnym. Zostałem już przedstawiony, ale to się przedstawię raz jeszcze. Dzień dobry Państwu. O sobie mogę tylko powiedzieć tyle, że należę szczęśliwie do grona tych osób, które naprawdę lubią swoją pracę. Agenda, jaką przygotowałem dzisiaj dla Państwa, to postaram się trochę zburzyć wizerunek hakera, taki jaki znamy zwykle z filmów, zwykle z jakichś mediów społecznościowych. Powiem o tym, jak ten haker wygląda dzisiaj i co stoi największą motywacją zwykle za działaniami z natury hakowania. Pokażę Państwu, jak wyglądają też dzisiaj statystyki na świecie dotyczące tego, jak bezpieczeństwo wygląda w firmach, bo ostatnie 3 lata były dużym wyzwaniem, ale też dużo się zmieniło w tym czasie, raczej na plus, więc to warto o tym wiedzieć. Przybliżę Państwu ewolucję pewnego typu zagrożeń i pokażę też trend, w jakim kierunku to idzie. Myślę, że to będzie chyba najbardziej ciekawa część prezentacji. No i na końcu powiemy sobie o tym, jak na to wszystko, co złe, się przygotować, tak, żeby nic nas w przyszłości nie zaskoczyło. Dobrze, wróćmy do sylwetki hakera. Zwykle kojarzą nam się hakerzy z takimi osobami, które siedzą gdzieś w piwnicy, robią jakieś strasznie magiczne rzeczy i generalnie jest to świat, który raczej na co dzień nas nie dotyka. Otóż, jak pewnie bym Państwa bezpośrednio zapytał, to pewnie każdy z Państwa byłby świadomy raczej tego, że z technologii korzystamy dzisiaj już bardzo szeroko. Nasze inteligentne domy, telefony, komputery w zasadzie są w każdym urządzeniu, z którego korzystamy, więc ta technologia jest naprawdę obecna dookoła nas.
I to przede wszystkim powoduje, że ataki hakerskie stały się problemem raczej już fundamentalnym. Nie mówimy o tym, że gdzieś ktoś daleko hakuje kogoś i raczej nie bierzemy w tym udziału, tylko pokażę Państwu, że te ataki hakerskie w naszej codzienności mogą być naprawdę dużym problemem, dużym wyzwaniem, które może zaburzyć naszą codzienną egzystencję. Ale na przykładach. Czasy covidowe to były czasy, które pokazały pewien precedens. Otóż pierwszy raz w życiu mieliśmy taką sytuację, w której atak hakerski spowodował bezpośrednie zagrożenie życia. Mówię tutaj o sytuacji, w której ataki hakerskie spowodowały niedostępność infrastruktury medycznej w szpitalu, w związku z tym, i nie był to jeden przypadek, w związku z tym wszelkie badania, wszelkie zabiegi musiały być przerwane, a pacjenci musieli być ewakuowani do innych placówek. Pierwszy raz mieliśmy w historii, jeśli dobrze kojarzę, to pierwszy raz mieliśmy w historii taką sytuację, w której właśnie atak hakerski spowodował bezpośrednie zagrożenie życia. Inny przypadek z naszej codzienności. Po atakach na WTC opatentowano taki, myślę, dobry pomysł, dobry system, który w przypadku podobnych incydentów ma pomagać przejąć zdalnie kontrolę nad samolotem i bezpiecznie go sprowadzić do zadanej lokalizacji. Problem polega na tym, że jak wszystko w życiu ma swoją dobrą i złą stronę, tak i w tym przypadku w 2017 albo 2018 roku, już nie pamiętam, grupa badaczy, w zasadzie dwóch, zamknęło się w hangarze z Boeingiem 757 i całkowicie go nie dotykając, w ogóle go nie dotykając, w ciągu tam kilku godzin całkowicie przejęli tam nim kontrolę, więc to może rozbudzić naszą wyobraźnię, do czego tak naprawdę dzisiaj zdolni mogliby być hakerzy w kontekście na przykład lotnictwa cywilnego. Pewnie też nie tylko. Kolejny obszar taki z naszej codzienności to jest to, że pewnie nikt z nas nie spodziewa się tego, że atak hakerski może spowodować głód w jakimś obszarze. Oczywiście to pośrednie zjawisko, natomiast chodzi tutaj o tym, że cały obecny nowoczesny przemysł, mówię tutaj o przemyśle 4.0, polega na globalnej wymianie danych, na globalnej cyfryzacji logistyki i tak jak kiedyś był taki przypadek, że gdzieś w jakiejś cieśniczce utknął jeden statek i był wtedy problem, tak teraz hakerzy, przerywając powiedzmy łańcuchy dostaw, mogą wpłynąć na to, że pewne produkty, nie tylko jedzenie, ale pewne produkty mogą po prostu nie dotrzeć w zadany region i mieć za sobą takie implikacje, na przykład w postaci właśnie głodu. I teraz taki obszar, który w ostatnim czasie przechodzi chyba największą próbę, mianowicie obszar infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna to jest taka, to są wszelkie dostawy prądu, wody, gazu. Najbardziej skupię się tutaj na prądzie, dlatego że dzięki temu, że mamy prąd, w zasadzie to każde nasze dobro codzienne jest nam dostarczane. I teraz chodzi o to, że hakerzy na przykład atakując na taką elektrownię, powodując przerwę w jej działaniu, mogą wyrządzić naprawdę wiele szkód. Wystarczy się zastanowić na co dzień, ile z naszych urządzeń, naszej codziennej, codziennego użytku urządzeń jest zasilanych przez prąd. Było kiedyś takie badanie, w którym zasymulowano w dużym regionie przerwę w dostawie prądu i dość powiedzieć, że tam pierwsze 1-2 dni, to też, tak powiem, społeczność, można powiedzieć, że działa siłą rozpędu, no bo mamy jedzenie w lodówkach, lodówki się dopiero zaczynają rozmrażać de facto, więc mamy jeszcze co jeść, no ale za chwilę potrzebujemy pójść zrobić zakupy, nie mamy czym zapłacić, wsiadamy w samochód, chcemy jechać do jakiegoś innego sklepu, gdzie być może ten prąd będzie, no ale sygnalizacja też świetna nie działa, może dojść do wypadku samochodowego, chcemy wezwać pomoc, nie mamy jak. No i ta eskalacja następuje bardzo szybko, w zasadzie coraz szybciej i wniosek był z tego badania taki, że mniej więcej po kilkunastu dniach na ulicę musiałoby wyjechać wojsko, żeby stabilizować sytuację, bo zaczynają obowiązywać takie prawa pierwotne typu prawa silniejszego. Sytuacja mogłaby się wydawać czysto hipotetyczna, mam nadzieję, że w naszym przypadku tylko taka pozostanie, natomiast to jest zdjęcie z Kijowa, gdzie w wyniku w tym wypadku ostrzału rakietowego rzeczywiście w części miasta tego prądu nie było i okazało się, że jedyną możliwością pomocy społeczności i też w miarę ogarnięcia tego chaosu to jest możliwość po prostu jedynie ewakuacji ludzi z tego regionu. Także drodzy Państwo, te ataki dzisiaj to jest coś, co daleko wykracza poza taką hipotetyczną scenerię science fiction. Te ataki mają dzisiaj naprawdę piorunującą moc i one się dzieją w czasie rzeczywistym non-stop.
Zachęcam Państwa na przykład do kliknięcia sobie tutaj w linki, które wyświetlam na prezentacji, szczególnie ten pierwszy link będzie dla Państwa atrakcyjny, bo to jest taka mapa zrobiona przez pewnego producenta, który pokazuje, jak w czasie rzeczywistym na świecie, kto kogo w tym momencie hakuje. Wystarczy kilkanaście sekund obserwacji tego linku, żeby zobaczyć, że w zasadzie hakują siebie wszyscy teraz, wschód, zachód, non-stop wymieniają się takimi uprzejmościami, wszystko po to, żeby zdobywać informacje, wyłączać systemy, hakować firmy, hakować również rządy. Okej, czyli z tym hakowaniem mamy do czynienia na co dzień, to hakowanie może wpłynąć na naszą codzienność, a jak w takim razie to wygląda obecnie w firmach? I tutaj przygotowałem dla Państwa dwa bardzo ciekawe wykresy, które pokazują szczególnie perspektywę tych czasów covidowych, gdzie od 2020 roku to się po prostu zrobił szalenie opłacalny biznes. Mówię o hakowaniu. Dość powiedzieć, że pewna grupa hakerska Elliptic w 8 miesięcy działalności hakerskiej zarobiła, szacuje się, że zarobiła około 400 milionów złotych. Proszę Państwa, w 8 miesięcy. To wszystko są okupy z infekowania firm ransomwarem, czyli takim oprogramowaniem, o którym czasem słychać w telewizji, że to oprogramowanie szyfruje dyski twarde, całą przestrzeń dyskową, w związku z tym de facto firmy przestają mieć możliwość kontynuowania swojej biznesowej działalności. Już na tym wykresie Państwo widzicie, że w 2022 roku następuje pewne przełamanie. Kontynuując ten wątek, zobaczcie Państwo, mamy tutaj dwa takie główne wiersze, które mówią, ile firm było skłonnych płacić okupy, a ile firm decydowało się jednak podejmować walkę z hakerami i spróbować odzyskiwać swoją firmę z takiej sytuacji kryzysowej. W 2021 roku mamy taki punkt, że no już było 50% firm, które chciały płacić, ale jednak 50% firm starało się dać opór działalności hakerskiej. W 2020 roku wygląda sytuacja już zupełnie inaczej. I co się w tym czasie zmieniło? Okazuje się, że firmy mniej więcej właśnie od czasów covidowych, kiedy zderzyły się z tymi konsekwencjami, z tymi możliwościami hakerskimi, de facto bardzo dużo firm wtedy upadło z tego powodu, Podjęły walkę i spróbowały się przygotować na tego typu aktywności, co w pewnym sensie zaczyna się udawać. Niemniej, jeżeli mielibyśmy statystyki dotyczące w ogóle aktywności hakerskiej, to nagle się okazuje, że, i to jest warte podkreślenia po raz pierwszy w trakcie tej prezentacji, że 95% w ogóle udanych hakerskich ataków wynika po prostu z błędu ludzkiego. Mówimy tutaj o wszelkiej aktywności typu phishing, typu poproszenie kogoś o hasło, ktoś dał komuś hasło. Mówimy tutaj o błędach ludzkich, typu administrator na przykład nie dokończył konfiguracji pewnej usługi, czy też po prostu słabo zabezpieczone usługi wystawione bezpośrednio do internetu. Czyli 95% ataków wynika czysto i wyłącznie z błędu ludzkiego. 9 na 10% z tych ataków, które dochodzą do celu, to jest kategoria spear phishing. I to dość powiedzieć, że to jest taki phishing, który jest raczej celowany na swojego odbiorcę. Czyli nie mówimy tutaj o kampaniach takich phishingowych, które są wysyłane do dowolnych osób na świecie. Kto się złapie, to się złapie. Tylko mówimy o przypadkach, w których na przykład ja bym chciał zhakować konkurencyjną firmę, w związku z tym przygotowuję kampanię pod tą konkretną firmę, czyli treści takie, które nie będą dla niej zaskoczeniem, albo na przykład kampanię pod użytkowników Allegro, którzy spodziewają się takiej, a nie innej komunikacji. Nie bez znaczenia jest to dzisiaj, że ta statystyka mówiąca o tym, że 9 na 10 ataków hakerskich motywowanych jest korzyściami finansowymi. Jak widzicie Państwo, może to być bardzo intratny biznes, szczególnie, że konsekwencje są dość trudne do wyegzekwowania w przypadku nawet złapania takich cyberprzestępców. I to, co się zmieniło w ostatnich kilku latach, to jest to, że tylko 10% z tych ataków motywowanych jest szpiegostwem gospodarczym. Kiedyś ta praktyka była dużo bardziej popularna, dzisiaj po prostu chodzi o pieniądze. I teraz mimo tego, że te firmy są już tego świadome, że szczególnie na Zachodzie już kierownictwo firm dostrzega, że to cyberbezpieczeństwo to jest głównie problem biznesowy, a nie jest to problem technologiczny, nie zmienia to faktu, że okej, firmy poprawiają swoją gotowość, natomiast wciąż ponad połowa firm z sektora MŚP upada w czasie od 6 do 12 miesięcy po udanym ataku hakerskim. Ze względu na konsekwencje finansowe, reputacyjne, wypadają z rynku, powodów może być bardzo dużo. I teraz
kluczowa obserwacja, dlaczego te firmy upadają. I tutaj odnoszę też pytanie do Państwa, czy na przykład w Państwa firmach słyszeliście o czymś, żeby taka dokumentacja była. Mówię tutaj o planie ciągłości działania albo o procedurach odzyskiwania systemów po awarii. To jest taka dokumentacja, która ma przygotować firmy na to, że jeżeli wydarzy się incydent, który jesteśmy w stanie przewidzieć, na przykład właśnie atak hakerski, to wiemy kto, co, w jakiej kolejności powinien robić, żeby na przykład skutecznie odzyskać systemy z backupów. Okej, mogłem trochę postraszyć, mam nadzieję, że nie do końca tak było, natomiast chciałbym tutaj teraz przejść do tej sekcji, w której pokażemy sobie, jak dzisiaj najczęściej wyglądają te ataki hakerskie, bo może to być dla Państwa pewnym zaskoczeniem, albo i nie. Okazuje się, że w zależności od rankingu, w zależności od raportów, które byśmy spojrzeli, te top 3, top 5 ataków, one się ze sobą gdzieś tam naprzemiennie pojawiają na tych listach, natomiast cały czas mniej więcej chodzi o takie trzy najważniejsze wektory ataków. Mianowicie chodzi o inżynierię socjotechniczną, inżynierię taką, która ma spowodować użytkownika, spowodować, żeby użytkownik albo coś kliknął, albo coś pobrał, zainstalował i tak dalej. Kolejna kategoria to są słabo zabezpieczone urządzenia. Mówimy tutaj o urządzeniach typu telefon, komputer. I tutaj się na chwilkę zatrzymam, dlatego że urządzenia, mówimy też o takich urządzeniach, które my jako pracownicy wnosimy do firmy. Mówimy tutaj o urządzeniach, na przykład prywatne komputery, które są dopuszczane do środowiska informatycznego, prywatne telefony, które podpinamy do komputerów i tak dalej, i tak dalej. No i na koniec ostatnia kategoria to jest ujawnienie danych uwierzytelniających, czyli tutaj o ujawnionych loginach i hasłach. Przejdźmy do pierwszej kategorii, mianowicie inżynierii socjotechnicznej. Pierwszy przykład, phishing, na pewno każdy z Państwa już się z takim zagrożeniem spotkał, na pewno każdy z Państwa dostał niezapłacone faktury, odebraną paczkę, za którą trzeba zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta świadomość w tym zakresie nasza już coraz lepiej wygląda. Myślę, że już nabieramy takiej praktyki, że na przykład jeżeli podjedziemy kursorem pod jakiś link, to żeby sprawdzać na przykład, czy link, który ma nas prowadzić do na przykład opłaty za fakturę, jest być może w jakiś sposób podejrzany. Jeśli nie, to za chwilkę powiem, co zrobić. Inna kategoria phishingu, na przykład phishing w komunikatorach i tutaj zatrzymam Państwa na chwilkę, żeby się każdy z Państwa mógł zastanowić, co z tym komunikatem jest nie tak, co mogłoby spowodować, że mogliby Państwo nabrać podejrzeń. Dam tutaj 5 sekund, niech każdy z Państwa się zastanowi, a zaraz powiem, o co chodzi. O, widzę, że Pan Paweł... O, dużo użytkowników na czacie dobrze zareagowało. Szanowni Państwo, to jest bardzo częsty trik, który powoduje, że na przykład litery, które kojarzymy na co dzień, są zamieniane literami albo znakami z innych tablic, z innych alfabetów, z innych języków. Tu akurat jest literka O, która, jeśli dobrze pamiętam, to ta kropeczka sygnalizuje akcent w języku wietnamskim, jeśli dobrze kojarzę. Więc nie zmienia to faktu, że jeżeli dostajemy taką wiadomość, to tą kropkę bardzo łatwo przeoczyć. Oczywiście takich trików jest dużo więcej, ale właśnie na tym to polega. Inna kategoria phishingu, która może wzbudzić w nas pełne emocje, dlatego ten phishing może być skuteczny, to są wszelkie komunikaty, które mówią o tym, że jeżeli na przykład dostajemy SMS-a, oczywiście z numeru typu Cypr, typu jakieś Wyspy Kanaryjskie albo inne podobne, ale dostajemy SMS-a, w którym na przykład dostaniemy poinformowanie, że za chwilkę zostanie odcięty nam prąd, jeżeli nie uregulujemy jakiejś należności, no to wtedy pewien dyskomfort się pojawia i chcemy jak najszybciej wyjść z takiej sytuacji, co często powoduje, że właśnie jednak klikamy te linki i próbujemy dokonać płatności tylko po to, żeby nie spotkały nas konsekwencje. Widzę tutaj celny komentarz na czacie i właśnie o tym przykładzie chciałbym powiedzieć. Jest też taka możliwość, żeby ten numer nadawcy maskować i tak jak w tym przypadku, jeśli pojawią się rzeczy oddziaływujące wprost na nasze emocje, typu jakieś zagrożenie sprawą sądową, sprawy karne, policja, komornik na przykład, no to wtedy dużo bardziej jesteśmy podatni na wszelkie sugestie do tego, żeby jak najlepiej się zachować, żeby wyjść z sytuacji, która w żaden sposób nas nie dotknie. I teraz coś, co pojawiło się stosunkowo niedawno, bo to jest znowu kwestia efektu
przejścia na model pracy zdalnej, przejścia procesów rekrutacji na też bardziej zdalną, to jest to, drodzy Państwo, że teraz trzeba być szalenie ostrożnym, z jakim rekruterem na LinkedInie się rozmawia i w jakich procesach rekrutacyjnych bierzemy udział. Chodzi tutaj o to, że coraz częściej pojawiają się takie aktywności w stylu budujemy fikcyjną firmę na LinkedInie, zakładamy fikcyjne konta, jakieś boty, fikcyjne totalnie tożsamości, i szukamy pracowników, których teoretycznie zapraszamy do procesu rekrutacji do naszej firmy za dużo lepszą pensję niż jest średnia rynkowa. Znowu, bezpośrednie oddziaływanie na nasze emocje, na nasze wyobrażenia, jakieś, nie wiem, wakacje sobie polecę, coś w tym stylu. Chodzi o to, że wówczas schemat działania jest taki, że jesteśmy zapraszani do procesu rekrutacji, natomiast przed przystąpieniem do pierwszej rozmowy jesteśmy na przykład proszeni o to, żeby zapoznać się z warunkami w drafcie umowy po to, żeby zobaczyć, czy warunki, jakie oferuje przyszły potencjalny pracodawca, są dla nas do zaakceptowania. My dostajemy z LinkedIna pewną paczkę dokumentów, rozpakowujemy tą paczkę dokumentów, okazuje się, że tam jest wirus, który za chwilkę przejmuje, czy to nasz komputer, czy rozprasza się w całej organizacji. Tych aktywności jest na LinkedInie ostatnio coraz więcej. I to jest taka statystyka, która pokazuje, że w 2020 roku najczęściej kampanie phishingowe właśnie były z podszyciem pod takie logo jak właśnie LinkedIn. Więc zachęcam Państwa tutaj do ostrożności. Headhunterzy są bardzo aktywni na LinkedInie. Zachęcam Państwa do ostrożności, żeby czy to weryfikować firmę, czy kontaktować się bezpośrednio, zanim cokolwiek uruchomicie na swoim komputerze, tym bardziej komputerze służbowym. Ostatnia kategoria, znaczy ostatnia, może nie ostatnia, ale coś, co ja w zasadzie powtarzam na każdym webinarze, na każdym szkoleniu, dlatego że uważam, że świadomość tej technologii powinna być wręcz codziennie ludziom objawiana, ci, którzy nie są jej świadomi. Mówię tutaj o deepfake'u. Jestem przekonany, że część z Państwa już się z tym spotkała, natomiast co to jest deepfake? Zaraz pokażę dokładnie na filmiku. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że tak samo dźwięk, jak i twarz w tym samym czasie, w czasie rzeczywistym, mogę przenieść na dowolnie inną wybraną postać i w konsekwencji mógłbym się zamienić na przykład, nie wiem, w Toma Cruise'a na tej prezentacji i z jego twarzą, z jego mimiką, z jego dźwiękiem mówić do Państwa o cyberbezpieczeństwie i pewnie nie byłoby to możliwe tak wprost do wykrycia. Jak to wygląda w praktyce? Może słyszeliście już o czymś takim? Deepfake. Jest to film, w którym za pomocą sztucznej inteligencji manipuluje się wizerunkiem drugiej osoby. W naukowych publikacjach wyróżnia się obecnie dwa główne rodzaje deepfake'ów. W pierwszym, face reenactment, steruje się mimiką danej osoby. Zwróćcie uwagę, jak postać pana prezydenta, można powiedzieć jego awatar, już nie walczy z ostrym cieniem mgły, a porusza tak jak ja. I zobaczcie, drodzy Państwo, ta prezentacja może nie jest jeszcze doskonała, natomiast chodzi o to, że jak szalenie niebezpieczne konsekwencje mogą wynikać z tej technologii. Dość powiedzieć, że ta technologia jest już wykorzystywana przez różne rządy do tego, żebyśmy w telewizji czy tam w internecie, w artykułach prasowych widzieli, że na przykład jakiś polityk robi pewną rzecz na jakiejś konferencji. Oczywiście już tam społeczność była w stanie mniej więcej dojść do tego, że to był deepfake, bo osoba na tej prezentacji, jak przesuwała rękę, to przeszła jej przez mikrofon i było widać, że to jest tylko animacja. Natomiast proszę sobie wyobrazić takie sytuacje, w której na przykład metoda na wnuczka doczeka się ewolucji właśnie w kierunku deepfake'u, czyli ktoś z nas odbierze telefon albo ktoś z nas odbierze wideo, nawet wideo rozmowę, w której ktoś z naszych bliskich będzie mówił, że ma potężne kłopoty finansowe, teraz potrzebuje otrzymać przelew na taką i taką kwotę i znowu będziemy w sytuacji stresującej, będziemy widzieli osobę, którą znamy, głos, który znamy, wtedy naprawdę trzeba będzie zachować zimną krew i być przyzwyczajonym do tej świadomości, że takie zagrożenie ma miejsce, tylko po to, żeby być przed takimi próbami w stanie się obronić. Czy ta technologia jest już wykorzystywana przez hakerów? Tak, owszem jest. To jest przykład z 2021 roku, kiedy tylko podstawiając głos pod prezesa, hakerzy byli w stanie dodzwonić się do firmy i poprosić o wykonanie przelewu na łączną tam kwotę chyba przekraczającą 100 milionów złotych. Była potrzeba biznesowa, osoby z księgowości znały głos, wykonały przelew, no i hakerzy w bardzo prosty sposób bardzo się wzbogacili. Taka ciekawostka.
Ta technologia chyba była, jeśli dobrze pamiętam, wynaleziona w 2016 roku i osoby, które gdzieś tam w Dolinie Krzemowej wynalazły tą technologię, jak zobaczyły, jakie konsekwencje może ona ze sobą nieść, zdały sobie z tego sprawę, to od razu ją opublikowały do wiadomości wszystkich, tylko po to, żeby wszyscy, mając tą świadomość, mieli w tym samym czasie szansę na podejmowanie jakichś działań czy to technologii w kierunku takim, żeby identyfikować tą technologię i móc się przed nią bronić. Więc tutaj taka gwiazdka podsumowująca na koniec. Już z pewnym dystansem trzeba brać to, co może być nam pokazywane w internecie, czy tam nawet w telewizji, w wiadomościach. Kolejna dość nowa metoda atakowania, dość nowa i moim zdaniem bardzo bezpośrednia i taka już na granicy po prostu jakiejkolwiek przyzwoitości, to jest to, że któregoś razu możemy po prostu odebrać telefon od hakera, który powie: cześć, jestem hakerem, zapłacę ci 10 bitcoinów za to, że uruchomisz wirusa w swojej firmie. Koniec, kropka. Taki przypadek był w Tesli. Pracownik Tesli dostał ofertę $1 miliona za to, żeby uruchomił złośliwe oprogramowanie w firmie. Niestety, pracownik okazał się na tyle etyczny, że powiedział o tym swoim przełożonym. Tamci powiadomili odpowiednie służby, hakerzy zostali złapani i sprawa zakończyła się dobrze. Natomiast jestem ciekawy, co w przypadku Tesli by się zadziało, gdyby ten pracownik dostał ofertę nie $1 miliona, tylko na przykład $10 milionów. Jestem ciekawy, jak wtedy taka moralność by się sprawdziła w tego typu sytuacji. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić siebie, swoją wiedzę na temat tego, jak identyfikować phishing, to tutaj z Google przychodzi nam z pomocą. Możecie sobie w przeglądarce wpisać phishing quiz Google i tam bez problemu w pierwszych wynikach znajdziecie taki quiz przygotowany przez Google'a. Tam jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, chyba 8 albo 10 pytań, od razu z objaśnieniem na żywych przykładach, które wskazują na to, na co zwracać warto uwagę, czy to w pracy, czy w naszym codziennym życiu, żeby być w stanie chociaż troszkę rozpoznać wiarygodność wiadomości, która do nas dociera. Gorąco zachęcam. Ja na przykład byłem zwolennikiem tego, żeby, już nieważne czy w pracy, ale bardziej nawet wśród rodziny, wśród osób starszych w rodzinie, żeby te osoby przeklikiwały ten link, żeby jak najbardziej mogły zrozumieć tak naprawdę zagrożenia, które mogą je spotkać w codziennym życiu. Podsumowaniem pewnym całej tej kategorii phishingowej jest takie hasło Kevina Mitnicka, być może ktoś z Państwa kojarzy. Kevin łamał ludzi, a nie hasła. Oczywiście to jest przenośnia, natomiast to jest taka osoba, która zasłynęła z tego, że swojego czasu był uznawany za najgroźniejszego hakera na świecie. To są lata jakoś w okolicy 2000 roku, kiedy chyba został złapany. I to był facet, znaczy to jest facet, który w tamtych czasach potrafił przez telefon załatwić sobie dosłownie wszystko. On po prostu potrafił, był mistrzem socjotechniki do tego stopnia, że jak go złapali, to odmówiono mu możliwości korzystania z telefonu, bo były obawy, że jeżeli dadzą mu po prostu zadzwonić gdzieś z więzienia, no to on sobie załatwi zwolnienie z tego więzienia. Ja polecam jego książki, bo sposób myślenia, sposób tak jakby patrzenia na pewne problemy jest na tamte czasy na pewno bardzo, bardzo, bardzo innowacyjne, a sama historia bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście to jest prawda, to nie jest żadne science fiction, taka osoba istnieje i zachęcam do zapoznania się z efektami jej pracy, można tak powiedzieć. Okej, słabo zabezpieczone urządzenia. To jest kolejna kategoria, którą chciałbym pokrótce omówić. Jestem bardzo ciekawy, kto z Państwa jest świadomy tego, że telefony nas podsłuchują? Pewnie większość. Prawda? Pewnie większość osób jest świadomych tego, bo o tym na szczęście coraz częściej się mówi, że no, telefony nas podsłuchują. Pewnie też jesteście, przynajmniej w części Państwo, świadomi, że tak samo podsłuchują nas telewizory w domach. Czyli jeżeli mamy takie smart TV, jeżeli mamy nasz telewizor podłączony do internetu, to w instrukcji znajdziecie Państwo od tego telewizora takie zapisy, które mówią o tym, że w celu ulepszania algorytmów rozpoznawających mowę, producent, niezależnie od tego, czy telewizor jest włączony, czy wyłączony, cały czas zbiera dźwięki z otoczenia i przekazuje je właśnie do producenta po to, żeby ten mógł usprawniać swoją technologię. Innymi słowy, mamy cały czas mikrofon w domu, no bo teraz to już chyba dzisiaj każdy korzysta ze Smart TV. Ale jestem ciekawy, kto z Państwa słyszał o takim nowym projekcie badawczym, mianowicie o takich inteligentnych toaletach,
które mają badać to, co w nich zostawiamy, po to, żeby później na smartfonie nam wydawać rekomendacje co do naszego stylu życia, co do naszego stanu zdrowia i ewentualnie wysyłać nas na badania. Trochę pół żartem, pół serio, natomiast ta technologia rzeczywiście jest już wykorzystywana do absolutnie coraz bardziej, nie chcę powiedzieć absurdalnych, ale zaskakujących rzeczy na pewno. Taka szybka diagnoza pewnie ma bardzo duży sens, natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że będą to produkowały prywatne firmy i to będzie informacja zarządzana przez prywatne firmy. Nie wiem, czy chciałbym takimi informacjami dzielić się z innymi firmami, a już teraz to robimy. Inne pytanie. Wchodząc do sklepu, jestem ciekawy, kto z Państwa ma taką świadomość, że jak wchodzimy do sklepu, do galerii, do jakiegoś centrum handlowego, to mając telefon w kieszeni, zdradzamy de facto w tym sklepie, operatorowi tego sklepu, z jakiego bloku przyszliśmy. Zdradzamy bardzo często listę ostatnich zakupów, jaką w tym sklepie zrobiliśmy, ale nie tylko w tym sklepie, tylko po prostu jaką listę zakupów zrobiliśmy. Możemy niechcący zdradzić informacje o stanie naszego zdrowia, o naszych preferencjach seksualnych, o tym, czy na przykład jesteśmy, nie wiem, w trakcie ubiegania się o dziecko i inne takie rzeczy. I te wszystkie informacje o nas taka galeria handlowa zbiera. Wszystko to zbiera po to, żeby lepiej przygotowywać ofertę handlową dla tej społeczności, która jest w zasięgu tej galerii. A teraz jak to się dzieje? Już Państwu tłumaczę. Nasz telefon ma zwykle cały czas włączone media komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, czasem NFC. W każdym razie cały czas są włączone media komunikacyjne. I teraz tutaj na tym slajdzie jest taka strona przedstawiona Biglenet. Tam możecie Państwo wpisać sobie nazwę sieci bezprzewodowej, taką jaką macie w domu, i ten serwis pokaże Wam, w którym bloku ta sieć bezprzewodowa jest. To samo robią operatorzy takich wszelkich innych możliwych biznesów. Już teraz nie będę wnikał w szczegóły. Chodzi o to, że tak samo właśnie galerie handlowe korzystają z takich serwisów po to, żeby identyfikować nazwę sieci Wi-Fi, którą ostatnio zapamiętał Państwa telefon. No, dzięki temu wiedzą, z jakiego bloku Państwo przychodzicie. Ostatnią listę zakupów będą czytali z czytnika NFC, bo niektóre banki, niektóre portfele elektroniczne umożliwiają odczytanie takich informacji. Jeszcze jakiś czas temu można było sobie pobrać aplikację z marketu do tego, żeby właśnie odczytywać takie rzeczy, na przykład z cudzych kart płatniczych. No i na końcu zdrowie. Informacja o naszym zdrowiu. Proszę Państwa, już w 2016 roku na Openerze zrobili taki eksperyment, że udostępnili sieć Wi-Fi dla wszystkich uczestników. I teraz z samej analizy ruchu sieciowego, z samej analizy informacji, jakie wysyłane są między telefonem a internetem, właśnie byli w stanie odczytać, kto kiedy stara się o dziecko, kto korzysta z sklepów typu Biedronka, kto do jakich mniejszości seksualnych należy, dlatego że instalując aplikację na naszym telefonie, no my zwykle zgadzamy się na wszystko, co tam te komunikaty wyświetlają i tak dalej. Natomiast instalując te wszystkie aplikacje w naszym telefonie, te dane najczęściej są wysyłane do internetu mniej lub bardziej zabezpieczone, często mniej niż bardziej. Niemniej sama analiza ruchu w takiej sytuacji jak publiczna sieć Wi-Fi spowodowała, że praktycznie o społeczności można było dowiedzieć się wszystko, dosłownie wszystko. Taka ciekawostka a propos słabo zabezpieczonych telefonów. Jest gdzieś tam taka rozmowa o tym, które telefony są bezpieczne. Czy Apple jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny, czy Android jest bezpieczniejszy, czy nie jest bezpieczniejszy. Ja chcę tylko Państwu pokazać pewną cechę jednej i drugiej technologii. Nie oceniam, która jest lepsza. Natomiast ten slajd pokazuje, jak długo dane oprogramowanie, czy to iOS, czy to Android, jest utrzymywane w trybie aktualizacji. Jak pewnie wiecie, to jest bardzo stary slajd, ale zasada jest cały czas ta sama. Android, wiecie Państwo na pewno, że instalowany na telefonach jest bardzo często modyfikowany przez producentów i to modyfikowany nawet nie tyle w ramach jednego operatora typu, nie wiem, HTC czy jakikolwiek inny producent, ale też każdy model telefonu, czy to jakaś wersja taka topowa, czy taka mniej zaawansowana wersja telefonu, ma już takie customowe swoje modyfikacje tego systemu operacyjnego, co powoduje, że te telefony androidowe dużo krócej są utrzymywane w stanie
aktualizacji i coraz krócej i coraz rzadziej otrzymują aktualizację bezpieczeństwa. Inną taktykę stosuje Apple, mianowicie bez względu na to, z jakiego smartfona, jakiego modelu smartfona w Apple korzystamy, czy to jest iPhone, nie wiem, 14 czy 9, to w dużym ogólnieniu to będzie cały czas ta sama wersja systemu operacyjnego i dzięki temu aktualizacje, jakie wychodzą, utrzymują to urządzenie aktualne i bezpieczne w teorii, ale tak to przyjmijmy, jeszcze przez dużo dłuższy czas niż w porównaniu w kontekście Androida. I teraz, która z tych technologii jest bezpieczna? To nie jest oczywiste, bo proszę sobie wyobrazić, mam 10 hakerów, którzy mają mi się włamać do telefonu, to tych 10 hakerów w przypadku Apple'a kieruję tylko i wyłącznie na jedną wersję systemu operacyjnego, więc mogę zintensyfikować swoje działania, a w przypadku Androida tych 10 hakerów muszę rozproszyć na kilka możliwych wersji tego systemu operacyjnego. Więc nie jest to jednoznacznie do scharakteryzowania, chciałem tylko Państwu pokazać pewną charakterystykę tego, jak jeżeli korzystamy z Androida, jak szybko możemy stracić możliwość aktualizacji telefonu. Komputery. Odwieczna dyskusja w firmach z użytkownikami, szczególnie w obszarze IT, to jest to, czy użytkownicy powinni mieć lokalnego administratora na stacjach roboczych. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, drodzy Państwo, że w momencie, kiedy haker pojawia się na naszym komputerze, wyśle do nas maila i mamy tam jakiś załącznik do uruchomienia, to jest krytyczny moment bardzo często. Jeżeli ja uruchomię ten załącznik, posiadając pełne prawo do komputera, to przekazuję te pełne uprawnienia też temu hakerowi. Jeżeli jestem użytkownikiem, który ma ograniczone uprawnienia, mam na przykład, nie mam możliwości zmiany konfiguracji tego komputera i tak dalej, to haker przejmując moje konto ma jeszcze dużo trudniejsze zadanie, mianowicie musi tak jakby podnieść swoje uprawnienie do tego, żeby dalej hakować ten komputer. Więc ja wiem, że to jest wygodnie posiadać lokalnego administratora, ale fakt posiadania takich wysokich uprawnień przez użytkowników biurowych bardzo często w firmach powoduje, że pojawiają się duże problemy z bezpieczeństwem tychże środowisk. Jeżeli chodzi w ogóle o komputer, to chciałbym też, żebyście Państwo myśleli o tym też w ramach prywatnego wykorzystywania laptopów, urządzeń mobilnych w ogóle, że o pewnych rzeczach trzeba wiedzieć. Możecie na przykład spotkać taką aktywność na portalach typu Allegro albo inne podobne, że są ludzie, którzy kupują stare telefony, kupują stare komputery, które my myślimy, że już się nikomu nie przydadzą, kupują stare dyski twarde, które my myślimy, że już są małe i w ogóle nieprzydatne, bo są wolne. To ludzie kupują takie rzeczy tylko po to, żeby właśnie odzyskiwać dane z tych telefonów, z tych laptopów, z tych dysków twardych, bo bardzo często na tych dyskach twardych, tych urządzeń znajdują się takie informacje, których nie chcielibyśmy ujawnić. Nawet jeżeli tylko sformatujemy ten dysk albo wydaje nam się, że skasujemy te dane, to bardzo często te dane z tych urządzeń można odzyskać. I teraz tutaj taki mały pro tip. Ile z Państwa korzysta na przykład z dwuskładnikowego uwierzytelniania do wszystkich serwisów? Jak często zmieniacie hasła albo na przykład korzystacie z kluczy typu YubiKey i tak dalej? A jak często, jak wiele osób spośród Państwa ma jedno hasło do wszystkich serwisów, którego no raczej nie zmienia? Więc konkludując, nawet jeżeli używamy prywatnych komputerów do celów służbowych, to naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyśmy myśląc o naszym laptopie, naszym komputerze, naszym telefonie, przygotowali się w taki sposób, że jeżeli ktoś nam go ukradnie albo po prostu go zgubimy, to żeby nie, to ryzyko ujawnienia naszych wrażliwych danych było maksymalnie obniżone. Tu podstawą są takie rzeczy właśnie jak szyfrowanie dysku, silne hasło do systemu operacyjnego, pewnie biometria byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem, hasła na kluczowych plikach, tudzież używanie menadżera haseł, no i kwestia cała obnoszenia się z nośnikami danych typu pendrive i inne takie teoretycznie niezaufane urządzenia. No i pytanie do Państwa, przechodząc trochę do innego wątku, pytanie do Państwa. Jestem bardzo ciekawy, jak Państwo pracujecie na co dzień, to ile firm, w których pracujecie, ilu z Państwa może zalogować się do służbowej poczty z prywatnych komputerów? Pytam o to dlatego, że w naszym doświadczeniu, przy pracy z naszymi klientami, praktycznie każda firma, która jest dobrze zabezpieczona, ma świetną technologię, często nawet ma procedury bezpieczeństwa, pozwala pracownikom w trybie zdalnym logować się do poczty. A chcę, żebyście Państwo zauważyli, że
pozwalając logować się do poczty z prywatnych komputerów, de facto omijamy wszelkie zabezpieczenia w tej firmie. Bo ja, jeżeli mam prywatny komputer, to firma nie wie, czy on jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Jeżeli ja zaloguję się do takiej poczty, napiszę załącznik, puszczę go do firmy, to praktycznie omijam wszystkie zabezpieczenia, które w tej firmie są. Więc jeżeli macie Państwo taką możliwość logowania się do firmy z prywatnych komputerów, to zachęcam do kontaktu, bo sytuacja może być dość poważna. Szczególnie w takich momentach nawet, jeżeli na przykład pracownicy odchodzą z firmy, no to wtedy duża część służbowych informacji zostaje po prostu na prywatnych komputerach, na prywatnych telefonach, dlatego że otwierając załączniki z tych maili, no otwieramy je lokalnie, często zapisujemy na prywatnych komputerach, a często tego w pracy nie chcemy tak po prostu zostawiać bez nadzoru. I teraz ostatnia kategoria takich zagrożeń, na co musimy sami być już teraz wyczuleni, to już raczej jest nasza odpowiedzialność, żeby o to zadbać, czyli ujawnienie danych typu loginy, typu hasło. Każdy z Państwa pewnie spotkał się z takim powiedzeniem, że hasło musi być silne. Hasło musi być skomplikowane, hasło musi zawierać duże, małe litery, co najmniej 8 znaków. Kiedyś była taka praktyka, że hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj 8-znakowe hasło, które zawiera duże, małe litery plus jakiś symbol plus liczbę, jest do złamania w 8 godzin. Czyli praktycznie w ogóle. Natomiast dopiero 10-znakowe hasło daje nam pewną taką optymalną swobodę, że jeżeli ktoś będzie spróbował je odgadnąć, złamać, no to zajmie mu to co najmniej 5 lat. Więc powiedzmy, że to jest taka pierwsza bariera, która może się okazać nieatrakcyjna dla potencjalnego włamywacza. Ale teraz tutaj wracam z Państwa uwagą do Kevina Mitnicka, czyli do tej osoby, która łamała ludzi, a nie hasła. Dlatego, że bardzo często dzisiaj wcale nie trzeba łamać haseł. Pokażę Państwu pewien filmik, który też bardzo lubię wielokrotnie pokazywać, bo on idealnie pokazuje sytuację, w której sami niestety narażamy się na niebezpieczeństwo. No, we've been hearing a lot about cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on a Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. But, and so you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number one? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. Mm-hmm. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. I widzicie Państwo, wcale nie trzeba łamać haseł, żeby o te hasła poprosić i żeby je dostać. Z tym, że jeżeli ja bym teraz poprosił każdego z Państwa, niech wszyscy mi tutaj, którzy Państwo są, napiszcie wszyscy hasło na czacie, no to prawdziwego hasła nikt z Państwa by nie napisał. Jestem tego świadomy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na tą konkretną sytuację. Mamy sytuację, w której osoba niespodziewająca się jest poproszona o wzięcie udziału w eksperymencie przez dziennikarza, w dodatku w towarzystwie osoby z kamerą, więc naturalnie chcemy wypaść dobrze, chcemy być pomocni. I zaczynamy brać udział w tym eksperymencie. Jest też presja, bo ja widzę, że ktoś mnie nagrywa, w związku z tym chcę wypaść dobrze, prawda? Chcę jak najlepiej wywiązać się z zadania, które przede mną stoi. No i w takich sytuacjach oddziałujących na takie niskie nasze, nie niskie, na takie instynktowne zachowania,
trudno nam jest się obronić przed tym, żeby ktoś to hasło od nas wydobył. Także tutaj od razu serdeczna prośba do Państwa. Nie ujawniajcie nikomu haseł. Ja wiem, że to brzmi trywialnie, ale mówię też o sytuacjach, w których na przykład Państwa kolega z pracy, administrator powie, dobra, to daj mi hasło, to ja się zaloguję tutaj, żeby to coś tam naprawić. Nie, proszę Państwa. Każda osoba z IT, każda osoba, która wykonuje, powiedzmy, czynności administracyjne, usuwa błędy i tak dalej, ona ma swoje uprawnienia do tego, żeby takie sytuacje rozwiązywać. Państwa hasło to jest Państwa prywatna sprawa i nigdy nikomu nie ujawniajcie tych haseł. Niestety zdarzają się takie przypadki, że na przykład serwisów takich jak na przykład wspomniany wcześniej LinkedIn albo inne strony internetowe te hasła wyciekają i gdzieś tam później można znaleźć w internecie bazę takich haseł. Tak jak tutaj przykład ze strony Securaka, no to będę bardzo polecam, bardzo fajny serwis, dużo informacji o bezpieczeństwie. Można znaleźć na przykład takie zbiory danych, gdzie widzimy 1,5 miliarda par login i hasło. Jeżeli chcielibyście Państwo sprawdzić, czy hasła, którymi się posługujecie, rzeczywiście znalazły się kiedyś w wyciekach danych, a jeżeli się znalazły w wyciekach danych, to ja je mogę poznać i mogę się próbować zalogować na Państwa moje maile i tak dalej. Możecie wejść na stronę i tylko tą de facto polecam, Have I Been Pwned. To jest ta strona, którą teraz prezentuję. I tutaj możecie wpisać swoje adresy mailowe, ewentualnie numer telefonu, żeby sprawdzić, czy te informacje kiedykolwiek znalazły się w wyciekach danych. Zachęcam do tego, żebyście to monitorowali, żebyście to sprawdzali, bo dzięki temu, jeżeli nie zmieniacie haseł, to jesteście w stanie chronić się przed takimi osobami, które te serwisy chcą wykorzystywać w nieetyczny sposób. Natomiast tutaj wielki czerwony wykrzyknik. A propos ujawnienia swoich haseł, nigdzie nie wpisujemy haseł. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj trzeba wpisać adres mailowy, a nie hasło. Jeżeli traficie kiedyś na taką stronę typu wpisz swoje hasło, żeby sprawdzić, czy jest silne, czy nie, nie wpisujcie swoich haseł, dlatego że te strony są też tworzone po to, żeby zbierać hasła od użytkowników i żeby później ułatwiać sobie odgadywanie ich w przypadku włamywania się do firmy. Inna kategoria takiej strony to jest podaj mi dane z dowodu osobistego, żebym sprawdził, czy na przykład ktoś próbuje wziąć kredyt na twój dowód osobisty. Nie robimy czegoś takiego. Do tego typu aktywności jest policja, są banki, są strony z BIK-u, inne serwisy, które rzeczywiście w takich zakresach mogą nam pomóc. Więc podsumowując, to czego najbardziej możemy się spodziewać takich zagrożeń w nadchodzącej przyszłości, to osobiście uważam, że kategoria takich zaawansowanych, bardzo wyspecjalizowanych ataków hakerskich to jest kategoria, która będzie wymieniana pomiędzy krajami, pomiędzy największymi firmami. Ten świat raczej nas nie dotknie. To, co nas dotknie bezpośrednio i na co możemy mieć wpływ, to są kategorie typu phishing, typu cała socjotechnika i nasza całkowita ostrożność w tym zakresie, dlatego że od naszej świadomości tych zagrożeń zależy to, czy my potrafimy je identyfikować, a później w jakiś sposób na nie reagować. I cały ten rozwój technologii typu deepfake, typu AI, typu chat GPT 3, 4 czy 5, wszystkie te technologie, które będą umożliwiały automatyzację tego typu ataków i też utrudniały nam de facto rozpoznanie, czy jesteśmy atakowani, czy nie, właśnie będą powodowały, że jedyną naszą obroną to będzie tak naprawdę cały czas poszerzana świadomość technologii i zagrożeń, ale też nabieranie nawyków w stylu okej, prosisz mnie, zięciu, o przelew, to powiedz mi, jaki kolor spodni miałem 2 tygodnie temu na imprezie urodzinowej. Albo inne pomocnicze pytania, które gdzieś tam pomogą nam zweryfikować, czy osoba, z którą rozmawiamy, jest tą, za którą rzeczywiście się podaje. Jak na to powinniśmy się przygotować? Prywatnie rozwijać świadomość. Cieszę się dlatego, że w tak licznym gronie tutaj się Państwo pojawiliście, bo mam nadzieję, że moja praca i innych osób zajmujących się bezpieczeństwem właśnie pomaga tą świadomość budować. Natomiast w firmie paradoksalnie sprowadza się to do jednego podstawowego pytania, mianowicie co, jak i za ile chcemy chronić. Przywołuję tutaj ten slajd, w którym mówiłem, że ponad połowa firm upada po ataku hakerskim. To dlatego właśnie, że nie są proceduralnie i operacyjnie do tych ataków przygotowani.
Zwróćcie Państwo uwagę na pierwszy punkt. Mówię tutaj o analizie krytyczności usług, procesów, mówię o analizie ryzyk, mówię o ubezpieczeniu i dopiero na czwartym kroku jest gdzieś technologia, czyli antywirusy, firewall i tak dalej. Dlatego mówię, i teraz tak, te terminy być może brzmią jakoś korporacyjnie, być może niekoniecznie pełen entuzjazmem do tych zagadnień na samym początku, ale tak naprawdę w praktyce to, co robimy z naszymi klientami, na przykład my, to jest to, żeby zastanowić się, które procesy są dla nas ważne, tak dla z biznesowego punktu widzenia. Później, jakie usługi IT są wykorzystywane, jakie elementy IT są wykorzystywane do realizacji tych procesów. A później proste pytanie, jak długo możemy bez nich żyć? I sam fakt tego, że już wiemy o tym, że na przykład system finansowo-księgowy dla nas jest krytyczny i na przykład firma może działać bez niego 8 godzin, to już jest świetna informacja do tego, żeby IT z kolei wiedziało, jak poukładać procedury backupu, bezpiecznicy, żeby wiedzieli, jak zabezpieczać na przykład chmurę albo innego typu technologie. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o stronę biznesową, kluczowe jest pytanie i wola na odpowiedź na to pytanie, co, jak i za ile chcemy chronić. Jak już wiemy, co chcemy chronić, jak chcemy chronić, to wtedy musimy uruchomić proces zarządzania ryzykiem technologicznym. To pewnie jest temat na inne spotkanie, natomiast najważniejszy wniosek z procesu zarządzania ryzykiem zwykle wychodzi taki, że bezpieczeństwo IT nie leży w interesie IT. To jest pewna kontrowersja, która pojawia się w oczach osób, które pierwszy raz spotykają się z taką perspektywą. Natomiast taka jest prawda, drodzy Państwo, bo proszę się zastanowić. Przychodzi, powiedzmy, nowy dyrektor działu sprzedaży do IT i mówi, kupcie mi komputer. No dobrze, no to IT idzie i kupuje komputer. Stacjonarny, świetna grafika, 2 monitory i tak dalej. A dopiero później ten dyrektor sprzedaży mówi, ej, ale ten komputer to miał być laptop dla kogoś, kto będzie jeździł w terenie. Rozumiecie Państwo tą metaforę? Chodzi o to, że to biznes musi wiedzieć, co jest dla nas ważne i jakich parametrów biznesowych musimy oczekiwać od tego procesu biznesowego, żeby dopiero później IT wiedziało, jak tym bezpieczeństwem należy się zajmować. 2 ostatnie punkty, jeszcze raz powtórzę, to jest ciągły audyt, ciągły monitoring, czyli tak naprawdę proces zarządzania ryzykiem, czyli żebyśmy cały czas chcieli rozwijać naszą świadomość i nasze mechanizmy takie nawykowe i operacyjne na przykład w organizacji do tego, żeby identyfikować zagrożenia, ograniczać ich skutki i też na końcu, tak na koniec dnia po prostu czuć się w miarę bezpiecznie. Gdybyście, drodzy Państwo, chcieli na przykład sprawdzić to, jak czujecie się bezpieczni w firmie, zachęcam do wykonania takiego samodzielnego audytu. On jest dostępny na naszej stronie. Link jest pod kodem QR-owym. Kod QR też jest do Państwa dyspozycji. Wejdziecie na naszą stronę i tam macie do wykonania taki self-assessment, który odpowie Wam na pytanie, jak bardzo Wasza organizacja jest przygotowana na to, co może ją spotkać w kolejnym najbliższym czasie. Mówię oczywiście o zagrożeniach cybernetycznych. I to w zasadzie tyle z mojej strony. Jeżeli macie Państwo pytania, to chyba to jest ten moment, a ja na ten moment bardzo dziękuję za uwagę, było mi bardzo miło z Państwem spędzić ten czas. Bardzo Ci dziękuję. No powiem Ci, trochę nas wystraszyłeś, myślę, przy niektórych case'ach. Słuchaj, no pojawiły się pytania, czy korzystając z transmisji danych zamiast Wi-Fi jesteśmy troszkę bardziej tam bezpieczniejsi? Tak. Krótka odpowiedź, tak. I tutaj dodam od siebie, że jeżeli jesteście Państwo gdzieś na wakacjach, na mieście, potrzebujecie korzystać z internetu, to też zachęcam do tego, żebyście nie korzystali z Wi-Fi udostępnianych Wam, tylko zwykle w telefonach już możecie uruchomić własny hotspot, własny router Wi-Fi, który zrobi Wam Wi-Fi, z którego Wy możecie korzystać, ten z telefonu. Więc to jest bardzo dobra praktyka, żeby z takich rozwiązań korzystać. Okej. Okay. No, tutaj ktoś jeszcze spytał, że wierzę, ciężko to przewidzieć, ale jaka jest skala zagrożenia wykorzystywania AI do celów ataku na firmę? Czy znasz takie badania, jakieś najnowsze? Nie spotkałem się z badaniami, które zbierałyby to w jakieś statystyki, natomiast tych zdarzeń pojawia się coraz więcej i powiem tutaj o takiej ciekawostce, że i będzie ich coraz więcej, dlatego że od momentu, kiedy powstała technologia oparta o sztuczną inteligencję do tego, żeby automatyzować i generować właśnie te obrazy do ataków na firmę, czy tam w ogóle do ataków informatycznych, rozpoczęto pracę nad sztuczną inteligencją, która ma wykrywać tą pierwszą,
która ma identyfikować właśnie tą sztuczną, taką nieetycznie wykonywaną. Na początku się to udawało, teraz już się to nie udaje. Ta sztuczna inteligencja, która ma wykrywać tą złośliwą, już nie jest w stanie jej rozpoznać, więc tak jakby doskonałość tej technologii niestety idzie w tym kierunku, który dla nas może być przerażający. Okej, rozumiem. Ziemowit pyta, co z bezpieczeństwem jego telefonu już po wyłudzeniu danych, gdy klikał w jakieś linki? Jeżeli, jasne, to mam takie dwie propozycje. To zależy, który to jest operator, bo wielu operatorów udostępnia swoim klientom takie usługi typu na przykład diagnozy właśnie pod kątem cyberbezpieczeństwa. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy doszło do wyłudzenia, czy doszło do infekcji telefonu, no to taki telefon możemy przekazać do diagnozy, niech ktoś się na tym zna, to sprawdzi. Natomiast wyłudzenia, jeżeli mamy w ogóle podejrzenie, że doszło do wyłudzenia naszych danych uwierzytelniających, no to mamy dwa kierunki działań. Jeden kierunek jest taki, żeby ochronić się przed potencjalnymi tymi konsekwencjami finansowymi, czyli próba na przykład, nie wiem, zablokowania próby kredytu, monitorowanie tego, śledzenie na przykład tych raportów w BIK-u, czy ktoś nie próbuje na nasze dane wziąć jakiegoś zobowiązania finansowego. A drugi kierunek to jest, żeby niezwłocznie pozmieniać swoje dane uwierzytelniające do naszych kont pocztowych, czy też do najważniejszych serwisów. Z tą uwagą, że konta pocztowe, tutaj podkreślam, są o tyle istotne, że bardzo często resetując hasło do serwisów internetowych i tak dalej, to właśnie te maile aktywujące nasze konta, czy też resetujące hasła, wysyłane są na adresy mailowe, więc te adresy mailowe, nasze skrzynki mailowe są tymi, którymi najczęściej powinniśmy chronić najlepiej po prostu. Okej. Kwestia poczty służbowej z komputera prywatnego. Głównie chodziło ci o wprowadzenie zainfekowanych załączników do firmy. Czy jak zablokuje tylko obsługę załączników w tej sytuacji, będzie to OK? Nie do końca to będzie OK, natomiast to już jest jakiś pomysł. Rekomendowałbym, jeżeli mamy taką możliwość, to idealną sytuacją jest niestety ograniczenie tego dostępu komputerów prywatnych do poczty służbowej, komputerów prywatnych, ale mam na myśli też telefonów służbowych. Znaczy telefonów prywatnych do poczty służbowej, bo często to idzie ze sobą w parze. Idealnym takim rozwiązaniem technologicznym, które rekomendujemy często u klientów i sami z tego korzystamy, to jest taki dostęp warunkowy po prostu, że tylko autoryzowane urządzenia mają dostęp do poczty. Blokada samych załączników nie rozwiązuje problemu, bo mówimy jeszcze o takim zagrożeniu jak zapisywanie treści na prywatnym komputerze, które mogą po ujawnieniu być szkodliwe dla firmy, typu loginy, hasła na przykład w mailach albo coś w tym stylu. Okej. W porządku. Izabela pyta, czy ten audyt jest płatny czy bezpłatny? Jest bezpłatny. Okej. Dobra, słuchaj, tak migają mi pytania, więc jak możesz też wyłapać jakieś. Było też pytanie takie ciekawe o TV. Okej. Paulina pyta, czy wystarczy wyłączyć telewizor, by nas nie podsłuchiwał, czy trzeba go odłączyć od prądu? Niestety trzeba byłoby odłączyć go od prądu. Okej. Tak myślałam. Takie czasy orwellowe trochę nas spotkały. Okay. Rafał mówi, że zgłaszał oszusta do CERT, to odesłali go na policję. No, też ciekawe. Okej, okay. A co z pocztą w chmurze, na przykład Gmail? Poczta w chmurze, domyślam się, że chodzi o prywatne zastosowanie, to jeżeli chodzi o pocztę w chmurze, to zwykle wiodący dostawcy tego typu usług umożliwiają korzystanie z dobrych mechanizmów bezpieczeństwa. Na przykład pierwszym krokiem byłoby dwuskładnikowe uwierzytelnienie, czyli oprócz loginu i hasła musimy podać na przykład kod z aplikacji, którą mamy w telefonie. Lepszą formą, ale nie dla wszystkich, jest korzystanie z kluczy sprzętowych. Natomiast bezwzględnie, wszystko jedno na jaką formę zabezpieczenia konta się zdecydujemy, sam login i hasło to jest zdecydowanie za mało. Okej. Okej, patrzę dalej. Jak dostajemy link, który wiemy, że jest ściemą, gdzie możemy go sprawdzić bezpiecznie? Czy możesz to zgłosić
Czy można to zgłosić? Jest specjalny serwis do zgłaszania, taki rządowy. Tak, rządowy, no to wspomniany niechybnie wcześniej CERT, czyli nasz NASK, tam możemy zgłaszać tego typu linki i tego typu wiadomości. Natomiast gdzie możemy sprawdzić reputację sami? Na przykład na stronie VirusTotal. VirusTotal.com, tam możemy wgrywać załączniki, tam możemy wgrywać w zasadzie wszystkie informacje, które by nas interesowały do tego, żeby sprawdzić, czy to potencjalnie jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Trzeba mieć tylko na uwadze to, że ten serwis to jest też firma zewnętrzna i oni często publikują do wiadomości osobom zalogowanym, jakie próbki były testowane. Więc jeżeli chcemy na przykład wgrać załącznik tam, który będzie jakąś własnością intelektualną, jakąś nową recepturą albo inną informacją handlową, którą powinniśmy chronić, to nie byłby to dobry krok, żeby tam to sprawdzać, dlatego że to wtedy możemy ujawnić te dane. To taka gwiazdka, że trzeba mieć to na uwadze po prostu. Okej, okay, tutaj mamy ciekawy case. Ktoś ma elektroniczną lodówkę Samsung, do której otwarcia używa YubiKeya i ostatnio rozmawiałem przy niej o dokumentach firmowych i niestety po chwili dowiedziałem się od szefa, że informacje o takich dokumentach wyciekły. Jak mogę się przed tym zabezpieczyć? Czy powinienem lodówkę również odłączyć od prądu? Troszkę ciężko. No ja myślę, że jest to przypadek, który może mieć jakieś drugie dno i niekoniecznie tak wprost lodówka może być z tym powiązana. Okej. Okej, szukam dalej. Czy można zabezpieczyć certyfikatem SSL aplikację odpalaną przez przeglądarkę serwera firmy? To zależy, znaczy ogólnie byłoby to możliwe, natomiast to zależy, czy na przykład jeszcze korzystamy z jakiegoś, nie wiem, SSL VPN-a albo z jakiegoś innego, jakiegoś proxy, który będzie rozszywał tego SSL-a. To jest taki przypadek techniczny, który wymagałby trochę więcej szczegółów, żeby na to odpowiedzieć. Okej. Okay. Piotr pyta, jakie szkolenia z cyber security byś polecił? To tak, jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, chcielibyśmy się rozwijać jako etyczni hakerzy, no to szkolenia, które oferowane są na przykład przez takie najpopularniejsze portale u nas w Polsce, typu Niebezpiecznik, typu Sekurak, to są takie krótkie szkolenia, które już dadzą jakiś pogląd technologiczny. Jeśli mówimy o wiedzy operacyjnej, takiej zarządczej, jak zarządzać tym cyberbezpieczeństwem, to polecam szkolenia z organizacji ISACI. Jest to organizacja, która jest chyba najbardziej rozpoznawalna na świecie. Tam są certyfikaty, które też po zdaniu mogą mieć wpływ na to, na naszą karierę po prostu. Okej, okay, super. To wróćmy jeszcze na chwilę do poczty. Tom pyta, czy można dopuścić używanie poczty służbowej obsługiwanej przez Gmail z komputerów prywatnych? Gmail rozumiem, czyli nie G Suite, nie ta wersja korporacyjna, tylko Gmail, zakładam ten... No właśnie, jest tutaj kilka takich pytań, które trzeba byłoby doprecyzować. Niestety muszę odpowiedzieć, że i tak, i nie. Okej. Okay. No cały czas pojawiają się antywirus, Przemek pyta, antywirus komercyjny, a standardowy? Standardowy, czyli niekomercyjny. Nie jestem tutaj żadnym przedstawicielem konkretnej technologii, natomiast z mojego doświadczenia, z moich testów penetracyjnych i załączników, które gdzieś tam próbowałem hakować, bardzo dobrze sprawdza się Windowsowe rozwiązanie, ten Defender Windowsowy, a to pewnie dlatego, i to ten w pełnej wersji chmurowej, dlatego on jest taki skuteczny, no bo Microsoft ma największe źródło danych, prawda, ma największą pulę Windowsów i innych tego typu przypadków, więc ja osobiście używam Windowsowego. Okej. Okay. Dorota tutaj pyta o jak zabezpieczyć stronę na WordPress. Dorota, jakbyś mogła się odezwać do mnie na priv, bo to jest dość rozległy temat.
na pewno. Teraz wkleję wam, bo zaraz będziemy kończyć, wkleję wam linki do Bartka i do mojego LinkedIna, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania albo chcieli jeszcze o czymś porozmawiać, no to myślę, że możecie nas tam łapać. Ten audyt też tutaj wam jeszcze raz wrzucę, żebyście mogli, ale chyba z tego, co widziałam, kod QR działa, więc mam nadzieję, że skorzystacie sobie. I tak, prezentacja będzie dostępna, nagranie będzie dostępne, także nie przejmujcie się, będziecie mogli do tego wrócić. Więc świetnie, że byliście, no do końca 230 prawie osób, więc cieszę się, że mogliście skorzystać z tej wiedzy. No nic, Bartku, ja ci bardzo dziękuję jeszcze raz. Było świetnie, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, czy to na webinarach, czy nie. Więc bardzo ci dziękuję i wam również, że uczestniczyliście. Zaraz wyłączę tutaj webinar, na końcu będzie takie okienko, jeżeli byście mogli zostawić swój feedback, ocenę, może też napiszecie, o czym chcecie usłyszeć przy następnych webinarach, to będziemy bardzo wam wdzięczni. Ja również bardzo dziękuję. Super, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Cześć.